Teraz jest dużo łatwiej, bo chcąc się zameldować, nie ma potrzeby zgłaszania się do urzędu. Od 1 stycznia wniosek meldunkowy można złożyć w formie internetowej. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wprowadziło duże ułatwienie dla obywateli, którzy w tym roku będą musieli dokonać zmian meldunkowych zarówno na pobyt stały, jak i czasowy. Gabrielę Kaczmarek, naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego, zapytaliśmy, jakie w tej kwestii zmiany nastąpiły. Weszła nowelizacja ustawy o ewidencji ludności. Zmiany dotyczą właśnie sposobu zameldowania. Można tradycyjnie dokonać zameldowania przychodząc do urzędu, jak również można w formie elektronicznej. I to jest ta właśnie zmiana, o której powiedziała pani redaktor. Elektronicznie to musimy za pomocą profilu zaufanego ePUAP. Wówczas druk meldunkowy wypełniamy i do tego, jeżeli zameldujemy się na pobyt stały bądź czasowy, musimy dołączyć jeszcze dokumenty do zameldowania, czyli tytuł prawny do lokalu. Ewentualnie, jeżeli dokonujemy zameldowania przez pełnomocnika, to również pełnomocnictwo. I to te dokumenty dołączamy do wniosku o wymeldowanie. Albo w formie elektronicznej, jeżeli nie ma możliwości, to w formie skanu. I wówczas, jeżeli złożenie tego wniosku, przyjęcie tego wniosku jest potwierdzeniem daty zameldowania i w ten czas po dokonaniu zameldowania, czynności zameldowania, dokumenty takie dołączone przez profil zaufany, jak tytuł prawny do lokalu i pełnomocnictwo, zostają usunięte z systemu informatycznego. Nowością jest również to, że na jednym druku, dokonując zameldowania, możemy dokonać jednocześnie wymeldowania z pobytu stałego, z poprzedniego oraz pobytu czasowego. Czyli tu jest zmiana druków meldunkowych. Niestety dużo większa zmiana nie weszła w życie. Wcześniej planowano bowiem, że tego roku w ogóle zniknie obowiązek meldunkowy, a tak się nie stało. Czym to MSWiA argumentowało? Obowiązek meldunkowy trwa, nie określono w ustawie nawet terminu trwania tego obowiązku meldunkowego. On jest niezbędny w celach w zasadzie społecznych, takich jak wybory, wykazy dzieci do szkół, do przedszkoli, w sprawach emerytalnych, rentowych. I to ma duże znaczenie dla, powiedzmy, państwa, żeby wiedziało mniej więcej o ilości osób. Szczególnie to ma duże znaczenie przy referendach i przy wyborach, ponieważ jest prowadzony rejestr na bazie ewidencji ludności, jest prowadzony rejestr wyborców. I w związku z tym osoby te, które są zameldowane na pobyt stały, jednocześnie od razu z urzędu są wpisywane do rejestru wyborców. I to, gdyby zniknął obowiązek meldunkowy, mogłoby to stanowić pewien kłopot. Osoby, które mają założony profil zaufany ePUAP, mogą skorzystać ze złożenia wniosku w formie elektronicznej. Wniosek można pobrać, jeżeli chodzi o meldunkowy, ze strony msWiA.gov.pl, albo jeżeli ktoś chce założyć profil zaufany, może ze strony ePUAP.gov.pl. I tam na tej stronie znajdzie krok po kroku, w jaki sposób założyć profil zaufany i gdzie go po prostu potwierdzić. Tam jest nawet wykaz, jeżeli ktoś przebywa nawet poza granicami kraju, może sobie również założyć profil zaufany, ponieważ na tych stronach jest wykaz ambasad, które potwierdzają to. Już od roku Polacy mogą składać wnioski w formie elektronicznej w przypadku potrzeby wymiany lub wyrobienia nowego dowodu osobistego. Czy ta forma elektronicznego załatwiania przyjęła się i ta możliwość wyrobienia sobie nowego dokumentu spotkała się z przychylnością? Tak, spotkała się z przychylnością, przyjęła się. Niemniej jednak jest to jeszcze znikomy procent, bo jest to zaledwie powiedzmy gdzieś 2-3% na tego, ale widzimy wzrost. Widzimy wzrost, że z miesiąca na miesiąc coraz więcej do nas pływa wniosków przez ePUAP i jest to po prostu dużym udogodnieniem. W ubiegłym roku w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Tczewie dowód osobisty wymieniło blisko 9 tysięcy osób, w tym 600 z innych gmin, jednak w większości powiatu tczewskiego.